Drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem zaapelować do wszystkich Polaków i Polek o to, by jak najprędzej porzucić wszelkie rodzaje nałogi, czyli alkohol, palenie papierosów i inne po prostu dopalacze, z tego względu, że komuś bardzo zależy na rozpiciu naszego narodu. Są pewne narody inne, które mają interesy w naszym kraju. Nie będę mówił, jakie to narody, sami się domyślacie. Nie muszę wam tego po prostu komentować. Każdy inteligentny Polak o tym wie, że inne narody tylko czatują, żeby zagarnąć nasze terytorium i zagarnąć nasz kraj. A więc, jeżeli możecie po prostu powstrzymać się od wypijania dużej ilości alkoholu, od palenia dużej ilości papierosów, to zróbcie to od dziś. Ponieważ nie tylko, że wydawając pieniądze na papierosy czy na alkohol, wspieracie firmy jakby multinacional, czyli po prostu wielkie korporacje, które cały czas prowokują wojny na Bliskim Wschodzie i gdziekolwiek, w jakimkolwiek innej części świata, a dzięki temu zaoszczędzicie na waszym zdrowiu i na waszym dobrym samopoczuciu. Ja po prostu z mojego doświadczenia wiem, że miałem przyjaciela tutaj w Hiszpanii, który pił alkohol. Chciał mnie zabrać swoim samochodem na dyskotekę. Ja oczywiście mu odmówiłem. I co się stało? Gościu po prostu rozwalił Toyotę na najbliższym zakręcie, jak wracał z dyskoteki. No i gdybym pojechał z nim, również miał problem, bym sobie stłukł głowę albo cokolwiek. No ale dzięki temu, że byłem uprzedzony już co do tego, że gość pije alkohol, no nie pojechałem z nim. Także takich sytuacji, jak w tej chwili wam opowiedziałem, jest w Polsce i na świecie bardzo wiele. Znam też gościa z Hamburga, który dzięki jednemu kieliszkowi koniaku no, też spowodował wypadek i również stracił prawo jazdy, i tym samym stracił pracę i w ogóle miał duże problemy z tego tytułu. Także problemy dzięki alkoholowi są jakby złożone, ponieważ są różnego rodzaju problemy również i rodzinne, jakby wyżywanie się alkoholika na rodzinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Temat jest skomplikowany, ale jeżeli po prostu macie jeszcze tą siłę woli, żeby ten alkohol porzucić, to zróbcie to jak najprędzej, bo naprawdę nie warto pić alkoholu. Jest to najgorsze moim zdaniem świństwo i oprócz tego niszczy wasz mózg. To musicie być tego świadomi. Robią to samo też papierosy, jak i inne używki typu marihuana i tak dalej. Chciałbym zaproponować wam, drodzy kochani, Aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, ekologicznym, jest bardzo zdrowy. Na linku pod YouTube'em znajdziecie moje aukcje. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.